Witam Państwa serdecznie na rozmowie wideo MSZ. Dzisiejsza rozmowa poświęcona jest tematowi współpracy z Polonią. Naszym gościem jest podsekretarz stanu w MSZ, pan minister Janusz Cisek. W ostatnich dniach zadawali Państwo nam pytania na temat współpracy z Polonią. Pierwsze pytanie przyszło od pani Zofii Kowalskiej. Panie ministrze, pani Zofia Kowalska pyta. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przejęło środki na dotacje dla Polonii z Senatu. Jakie zmiany wprowadził resort w procedurach ich dzielenia i czy nadal wszystkie pieniądze trafiają do Polonii? Po pierwsze, dziękuję za sposobność podzielenia się z Państwem uwagami na temat współpracy z Polonią, która odgrywa ogromną rolę w polityce zagranicznej. Potencjał liczący według niektórych estymacji 18 milionów obywateli, Polaków, ludzi, którzy przyznają się do polskości, to jest ten potencjał, który powinniśmy wykorzystać. Gdy chodzi o pieniądze, które przejęliśmy z Senatu. Oczywiście możemy opierać się na opiniach własnych, ale posłużmy się raczej tym, co do nas dociera. Otóż wydaje się, że pierwszym bardzo pozytywnym efektem jest uspołecznienie procesu dzielenia tych środków. Dlatego, że w konkursie, który organizujemy już po raz drugi, ponad 52 miliony złotych dzielony jest w trybie, w którym mogą startować stowarzyszenia, organizacje, fundacje, uczelnie wyższe, a nawet samorządy. Co skutkuje tym, że w roku bieżącym mieliśmy już 418 projektów w porównaniu do 201 w roku ubiegłym. Liczby nie kłamią, skoro ogólna pula oczekiwań była aż 260 milionów, a w tamtym roku 139, kiedy to po raz pierwszy ten konkurs MSZ rozpisał, to fakt korzystnego rozporządzenia jest tu niewątpliwy. Wszystkie te pieniądze trafiają do Polonii, bo koszty własne po stronie MSZ-u są wręcz minimalne. Wydaje mi się, że ten proces można, jak każdy, udoskonalać, ale jest on właściwy. Czy wszystkie te pieniądze są rozdzielane w ramach konkursu współpraca z Polonią i Polakami za granicą, czy także inne podmioty finansują działania polonijne? Oczywiście są inne ministerstwa, które w sposób naturalny finansują, jak chociażby Ministerstwo Edukacji, sprawy związane z nauczaniem języka polskiego, historii, geografii. Ale gdy chodzi o nasze podwórko, to wszystkie te pieniądze, które są w trybie konkursowym, trafiają do Polonii. Ponadto dzielimy je za pośrednictwem placówek, bo wyobrażamy sobie, chyba słusznie, że są sytuacje, w których niektórzy mogą nie wiedzieć, jak wypełnić wniosek. Może też być taka sytuacja, że ktoś w środku roku wymyśli bardzo ciekawą inicjatywę, która wymaga dofinansowania. Wreszcie to konsulowie pracujący na miejscu posiadają najlepszą wiedzę co do tego, co warto dofinansować. Stąd to równoległe działanie, sądzę, obejmuje pełen horyzont potrzeb w tej materii i jest to instrumentarium, którego Senat wcześniej nie posiadał. Pytanie od pani Anny Woźniak. Jak MSZ wspiera Polaków, którzy wyemigrowali z Polski po 2004 roku? Ich potrzeby są inne niż poprzednich generacji, ale chcieliby mieć kontakt z krajem. Jak zachęcić ich do tego, aby ich dzieci mówiły po polsku i znały polską kulturę? Po pierwsze, nasza sieć konsulatów rozwija się zależnie od tego, jak rozwija się Polonia. Na terenie Wielkiej Brytanii powstają nowe konsulaty, na terenie Ukrainy powstają także nowe placówki, po to tylko, aby obsłużyć Polonię, bo konsulaty głównie zajmują się sprawami polonijnymi. Często stanowią one taki punkt kontaktowy i to dzieje się w krajach o dużej tradycji, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Irlandii. Ambasady służą swoim lokalem. Po drugie, udzielają wszelkiej możliwej pomocy. Pytanie cały czas o szczegóły konkursu współpraca z Polonią i Polakami za granicą od pani Małgorzaty Bos-Karczewskiej. W jakich krajach działają rady konsultacyjne do opiniowania wniosków o dotacje na działalność polonijną przy ambasadach i konsulatach? Jaka jest rola tych rad? Czy informacje możecie Państwo opublikować na stronach MSZ i ambasad? Rady konsultacyjne działają już w kilkudziesięciu państwach. Ich zadaniem nie jest tyle opiniowanie wniosków, które wpływają na konkurs, bo do tego służy centrala i nasza strona i tego rodzaju opinie wnikliwie analizujemy. Natomiast oczekujemy od rad, które powoływane są niekoniecznie w trybie prezes każdej organizacji, bo tego rodzaju ciał mamy już bardzo wiele,
ale zależnie od tego, co uzna konsul czy ambasador za istotne. Natomiast gdy chodzi o miejsca, to jest taka rada i w Edynburgu, jest i w konsulacie generalnym w Chicago, jest nawet na terenie Ukrainy, w Łódzku. Wydaje się, że jest to bardzo ciekawa, nowa formuła, która może ulec rozwinięciu zależnie od woli konsula. Nie wszędzie jest to możliwe. No wyobrażam sobie, że w krajach arabskich ilość Polaków nie jest tak duża, żeby wygenerować taką radę. Tam metoda działania jest nieco inna. Pytanie od pani Anny, nick Tuptus84. Dlaczego większość środków publicznych na Polonię kierowana jest ciągle na wschód? Polonia z Wielkiej Brytanii czy Francji też ma spore, kto wie, czy nie większe potrzeby? Oczywiście, że potrzeby są równie ważne. Niemniej jednak wydaje się, że potrzeby Polaków na wschodzie, te najbardziej podstawowe, często materialne, dotyczące możliwości edukacji, możliwości zrzeszania się, przynajmniej w niektórych państwach, są gorsze. Natomiast co jest warte podkreślenia, że to właśnie dzięki nowej metodzie działania MSZ-u w sprawach Polonii otwieramy się także na Polonię na zachodzie. Bardzo duży procent zwiększający się dotyczy tych projektów, które są realizowane czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład w Quo Vadis, działający już od kilku lat, zanim te pieniądze do nas dotarły, a grupujący tą generację młodych profesjonalistów, którzy chcą tworzyć taką sieć ludzi zainteresowanych sprawami polonijnymi i wpływać na miejscowe środowiska, brać udział w życiu lokalnym, także i politycznym. Spotyka się pan dużo z młodymi działaczami Polonii. Jakie oni mają pasje i marzenia o Polonii w przyszłości? Ja sam byłem kiedyś emigrantem i pamiętam czas, kiedy na terenie takiego Tri-State, czyli stanu Connecticut, New York i New Jersey, był jeden klub studencki, ale jak już wyjeżdżałem, było ich kilkadziesiąt. I są tutaj osoby, nie chcę ich wymieniać, bo może pominąłbym kilku bardzo ważnych ludzi, którzy wrócili i zajmują najwyższe stanowiska w biznesie. I ich oczekiwaniem jest, aby być właśnie w tym nowoczesnym dialogu z krajem pochodzenia, żeby to niezależnie od tego, jakie są zapotrzebowania w innych częściach świata, budować na terenie Anglii, na terenie Stanów Zjednoczonych, w krajach Unii Europejskiej, ten pozytywny obraz Rzeczpospolitej, bo mamy 20 lat wzrostu gospodarczego. Gdyby inne państwa posiadały tego rodzaju argumenty, z pewnością zostałyby one wykorzystane. Oni chcą tego samego. Mówi pan minister podczas spotkań z młodą Polonią, nie pytaj, co Polska może zrobić dla ciebie, tylko zapytaj, co ty możesz zrobić dla Polski. Spotykamy się w pół drogi. Myślę, że emigracja, szczególnie młodsza, wie, czego Polska chciałaby od nich, w tym sensie, aby pieli się po szczeblach kariery, realizując własną personalną wizję, ale jednocześnie poprzez to zajmując wysokie stanowiska, odpowiednią pozycję w życiu kraju osiedlenia, dobrze świadczyli o Polsce. Pytanie od pani Elżbiety Zborowskiej. Dlaczego dotacje przyznawane przez MSZ, między innymi szkołom polonijnym, ale i innym organizacjom, są tak późno wypłacane? Decyzje zapadły w styczniu, a mamy początek kwietnia i nadal bez wypłat. Wydaje się, że w tym roku zrealizujemy je daleko, ale to daleko wcześniej. Głównie dlatego, że wcześniej niż w tamtym roku podpisana została przez prezydenta RP ustawa budżetowa. W innym przypadku nie możemy dysponować środkami. Ale teraz jesteśmy na etapie szybkiej analizy szczegółowych budżetów i dokumentacji i będziemy podpisywać porozumienia z tymi w pierwszej kolejności, którzy realizują swoje zadania w pierwszej połowie 2013 roku. Od momentu podpisania stosownej umowy pomiędzy NGO-sem a MSZ-em środki będą uruchomione w przeciągu 14 dni. Wreszcie trzeba pamiętać, że fundacje, które i stowarzyszenia, samorządy, które składają do nas wnioski, deklarują wkład własny. To nie jest tak, że wszystko musi się opierać na pieniądzach MSZ-u. Liczymy, że w tym pierwszym okresie roku, w pierwszym kwartale, te organizacje, które deklarują ten wkład własny, będą go w stanie uruchomić.
Pytanie od pani Danuty Wojtaszczyk. W jaki sposób będzie realizowany zapowiedziany w 2012 roku plan modernizacji mediów polonijnych, między innymi konsolidacja tytułów? Czy zdaniem MSZ media polonijne odpowiadają dzisiejszym potrzebom? Jeśli tak, to które? Nie wszystkie odpowiadają. Musimy sobie jasno powiedzieć, że są często pisma, które nawiązują do starszej formuły i metody działania o bardzo ograniczonym lokalnym zasięgu i wydaje się zupełnie naturalne, tak jak to się dzieje w każdej innej dziedzinie mediów, że lepszym instrumentem oddziaływania byłoby pismo ogólnopaństwowe na wysokim poziomie, docierające do wszystkich zainteresowanych, a nie szereg lokalnych pism, o których nie można powiedzieć, że są ostatnim wykwitem dziennikarstwa, ale trudno nam narzucać. My stawiamy sprawę w ten sposób. Łatwiejsze będzie przeniesienie do internetu na przykład. Łatwiejsze będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikowaniu, ale decyzja ostateczna zależy od tych podmiotów. I ostatnie pytanie od pana Grzegorza Dudy. Dlaczego MSZ zmniejszyło dotacje dla telewizji Polonia? Dlaczego nie przesuwa się środków na produkcję wartościowego i edukacyjnego programu, jakim jest Słownik Polsko-Polski profesora Miotka, a pozostawia na antenie programy bezwartościowe? To telewizja Polonia decyduje, co emituje. Nasz wpływ nie jest tak wielki, jak internauta sugeruje. Odpowiedź najkrótsza jest. Program profesora Miotka pozostanie, jak sądzę. MSZ proporcjonalnie do czasu, w którym się znajdujemy, zdecydował o dofinansowaniu telewizji Polonia w tym roku sumą 8 milionów złotych i nigdzie też nie ma zapisane, że ktoś ma jakąś zafiksowaną sumę, którą ma otrzymywać corocznie. To jest wynik negocjacji oraz sprawozdania z realizacji przedsięwzięć w poprzednich latach, ale także i realizacji sugestii głównego sponsora, jednego z głównych sponsorów, jakim jest MSZ w tej materii. Dziękuję serdecznie za odpowiedzi. Państwu dziękuję za uwagę oraz za nadsyłanie pytań w ostatnich dniach. Zapraszam serdecznie do oglądania kolejnych rozmów wideo MSZ. Będą one publikowane na stronie internetowej ministerstwa www.msz.gov.pl. Dziękuję za uwagę.